No myślę, że albo bym tańczyła, albo pływała, bo od tego zaczynałam w sumie, zanim zaczęłam trenować piłkę ręczną. Ojej, w sumie chyba nie mam takiej osoby. Wiem, że dałam z siebie 100% i zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby dojść do celu, który sobie wyznaczyłam. To zależy dużo od tego, czy mecz jest wygrany, czy przegrany. No jak wygrany, to na pewno spędzić czas w szatni z drużyną, czy gdzieś z nimi wyjść i też z rodziną. No jak przegrany, to mimo wszystko wolę gdzieś siedzieć sama i przeanalizować mecz, co się stało, że przegrałeś. Ojej, było dużo takich sytuacji. Ale tak na szybko, jakbym sobie miała jakoś przypomnieć, to nie dam rady. Na pewno Kinia Achruk, to gdzieś zawsze była moja idolka i zawsze się na niej wzorowałam i serdecznie ją pozdrawiam. I na pewno Kristina Kristiansen i też Stina Oftedal. No to jak już teraz gdzieś jestem na kadrze, no to Kinga. Oj, tego nie zdradzę. No to chyba jak dostałam głupie 2 minuty, bo się zdenerwowałam i rzuciłam piłką i sędzia podbiegł i dostałam 2 minuty. To chyba najgłupsze było, co zrobiłam. Jeszcze nie miałam okazji typowo tak przed meczem być w szatni, ale myślę, że gdzieś taką osobą jest Olasek. To na pewno. Oj, nie wiem. W sumie pewnie każda jakoś się przygotowuje przed meczem, stoi przed lustrem, ale nie wiem, kto jest osobą, która najwięcej tego czasu spędza przed nim. Kurczę, ciężkie pytanie. Ja nie wiem, co będę robiła za 5 lat, a co dopiero za 15. Myślę, że telefon, żeby był dostęp do internetu. No myślę, że też to są też głównie jakieś takie piosenki, które są na topie, które się w radiu słyszy. Ale też bardzo lubię słuchać popu ogólnie i czasami hip-hop. Myślę, że taki największy wpływ na mnie ma w sumie rodzina. No a gdzieś też sama na siebie muszę wpływać i to, co robię, to też jest głównie moja decyzja, ale myślę, że tak głównie rodzina też. Poczytać na pewno jakąś dobrą książkę, bo jestem ogólnie trochę wolnym książkowym, więc to na pewno. Posłuchać jakiejś dobrej muzyki i spędzić czas ze znajomymi. Kiedy coś mi nie wychodzi, tak jakbym chciała, no to wtedy się bardzo denerwuję. W sumie ze wszystkimi dziewczynami dobrze się dogaduję. Nie ma jakiejś takiej typowej osoby, z którą się najlepiej dogaduję. Myślę, że wszystkie tworzymy taki fajny zespół i jedna drugą wspiera i myślę, że to jest bardzo ważne. No na pewno ambicja, bo stawiam sobie wysoko cele i dążę do nich. Myślę, że to jest taka największa moja zaleta. Że bardzo łatwo jest mnie wyprowadzić z równowagi i szybko się denerwuję. No na pewno bardzo dużym wyróżnieniem. Myślę, że to jest marzenie praktycznie każdej dziewczyny, która zaczyna trenować piłkę ręczną, żeby gdzieś znaleźć się w kadrze i jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie. Piłki ręcznej.